Dzisiaj byliśmy świadkami niezwykłego wydarzenia w dziejach archiwów, w dziejach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wspaniały fotografik, teoretyk fotografii i praktyk fotografii, pan Wojciech Tuszko, zdecydował się przekazać w darze do Narodowego Archiwum Cyfrowego swoją spuściznę. Te 60 tysięcy fotografii to zapis codziennego życia. To zapis delegacji świata nauki w Polsce, jak i za granicami. To zapis pejzaży polskich, widoków miast, a także codziennych scen. Ponieważ pisałem od strony technicznej o wszystkich dziedzinach fotografii, więc fotografowałem różne rzeczy. I krajobraz, i portret, i reportaż, i akt, i martwą naturę, i zwierzęta. Ja uważałem, że ja fotografuję po to, żebym wiedział, o czym piszę. Ale rok czy półtora roku temu mój wnuczek Felek pogrzebał w moich negatywach jak jamnik, wydobył te zdjęcia i okazało się, że moje zdjęcia nadają się do oglądania. No więc zrobił wystawę. I tam jest między innymi zdjęcie taki stojący pień drzewa na śniegu z jedną taką boczną gałązką. Pamiętam, że to zdjęcie zrobiłem, sfotografowałem nie na materiale negatywowym przeznaczonym do robienia zdjęć, tylko na mikrofilmie pozytywowym. Dokładnie, państwo zrozumiecie, materiał czarno-biały przeznaczony do robienia kopii filmowych do wyświetlania w kinach. Więc minimalna czułość, duża kontrastowość, ale to się nie nadaje do zdjęć. Ja na tym zrobiłem to zdjęcie, które było na wystawie. I opisałem to, prawda? I opisywałem. Jest to rewelacja. Jest to rewelacja i odkrycie, że Wojtek nie tylko pisał, nie tylko był świetnym technikiem i chemikiem. On ma świetny instynkt, świetne wyczucie rzeczywistości i jest świetnym obserwatorem. Jego zdjęcia mają podwójną zaletę. Są po pierwsze dokumentacją tamtych czasów, a po drugie one funkcjonują same w sobie. Bardzo lubiłem to, co nazywałem kiedyś sobie reportaż towarzyski. Jest zebranie towarzyskie. Powiedzmy ślub, imieniny. Ludzie siedzą przy stole, rozmawiają, czy w ogóle rozmawiają. I ja fotografuję. Słuchajcie, wiecie jak robiłem? Ponieważ jak wziąłem aparat do ręki i przyłożyłem do oka, to model mi momentalnie nieruchomiał i pozował. Wobec tego ja zaczynałem od tego, że brałem aparat bez błony fotograficznej, pusty i pstrykałem. Udawałem, że robię zdjęcia. Dopiero jak im się znudziło zwracać na mnie uwagę, to zakładałem błonę i fotografowałem naprawdę. Bardzo lubiłem ten rodzaj fotografii. Ja po prostu fotografowałem. A co mam robić? Fotografowałem.